piękniejszy niż żałobnic. Cierpiącą, młodą kobietę w takich antycznych szatach, która trzyma w dłoni wieniec z makami, a maki bardzo często na nagrobkach się pojawiają. No i jedną z dłoń, prawda, zagarnia tak urnę z prochami Franciszka Bernarda, bo on był na początku tutaj pochowany. Tę piękną żałobnicę wykonał znany rzeźbiarz czeskiego pochodzenia Paweł Maliński, który był profesorem na Uniwersytecie Warszawskim i na przykład tym panom w Pałacu Kazimierzowskim, ten, który przedstawia Apollo w towarzystwie z muzami, to jest praca Pawła Malińskiego. Wiele płaskorzeźb rzeźb na terenie Warszawy wykonał ten artysta. Ta żałobnica posłużyła potem jako wzór innym żałobnicom na tym cmentarzu, więc można znaleźć wiele analogii jeszcze na tej nekropolii i przypuszczam, że na wartość tego dzieła ono właśnie w tym miejscu w oryginalnej formie przetrwało, bo widzą Państwo, jak ta rzeźba stoi dzisiaj w stosunku do alei, prawda? Że ją zostawiono chyba i nie przesuwano, żeby zachować oryginalną pozycję.